Doświadczenie naszych jurorów no to są przede wszystkim inżynierowie, to są robotycy głównie z jakimś doświadczeniem planetologicznym również w misjach dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, dla innych agencji. To są no, naukowcy, tak, tacy czyści naukowcy powiedzmy jak ja, czyli geolodzy, planetolodzy. Trafiłem tutaj na ERC przez robotykę planetarną. Zatrudniłem się w firmie, w której realizowałem projekt w Anglii odnośnie właśnie robotyki planetarnej i współpracy łazików marsjańskich. I w ten sposób gdzieś też nawiązaliśmy tutaj współpracę z Łukaszem Wilczyńskim. Trafił on do nas po prostu jako zainteresowany przygotowaniem terenu. No i ja się też zakręciłem jako ogólnie juror. Kosmosem zainteresowałem się, kiedy miałem 5 lat. Kiedy miałem 5 lat, marzyłem o tym, żeby wystrzelić jakieś satelity w kosmos, żeby budować urządzenia kosmiczne. No i tak po wielu latach okazało się, że trafiłem na Politechnikę Warszawską, gdzie studiowałem, i trafiłem do Studenckiego Koła Astronomicznego. I tam mogłem zrealizować swoje marzenia. Między innymi byłem koordynatorem i konstruktorem pierwszego polskiego satelity PWSAT, który został w 2012 roku wyniesiony na orbitę. I naprawdę to był olbrzymi sukces dla mnie, dla moich kolegów i koleżanek, więc to był taki pierwszy wielki krok do tego, żeby zrealizować różne duże przedsięwzięcia. Poza tym jeszcze było mnóstwo innych, mniejszych projektów. No i z racji tego, że przemysł kosmiczny jest na tyle mały w Polsce, więc po prostu się wszyscy znamy. Dlatego poznaliśmy organizatorów, dlatego poznałem innych ludzi związanych z tego typu konkursami łazików marsjańskich. I w ten sposób zostałem zaangażowany już w zeszłym roku do edycji ERC i w tym roku kolejny raz jako juror. Oczywiście, że jesteśmy pasjonatami, inaczej by nas tutaj nie było. I sama robota oczywiście przy przygotowaniu zawodów była dość wymagająca dla nas i musieliśmy włożyć tutaj sporo roboty, ale ogólnie, no jakbyśmy nie byli pasjonatami, jakbyśmy nie chcieli tego robić, to by to nie wyglądało jak wygląda. Przede wszystkim planowanie całego przedsięwzięcia zajęło wiele miesięcy. Nasz kolega geolog, który zna się naprawdę na swoim fachu, zaplanował układ geologiczny gleby, którą mamy tutaj na tym naszym, powiedzmy, Marsie. Ziemia została kilkanaście dni temu rozsypana, a potem w ostatnich dniach ją sukcesywnie rozsypowaliśmy po całym polu, układaliśmy, powiedzmy, pułapki terenowe, układaliśmy kratery i inne różne przeszkody terenowe. Więc tak naprawdę jest to około tygodnia ciężkiej pracy, gdzie przez ten jeden tydzień musimy ogarnąć praktycznie całe pole. Jest to naprawdę bardzo dużo roboty. To jest bardzo ciekawe obserwować tak naprawdę podejście studenckie, takie świeże umysły, podejście świeżych inżynierów do problemów, jakie im stawiamy w tych konkurencjach. Mam 4 konkurencje, stawiamy im problemy takie stricte inżynierskie, czyli przejechać przez punkty, nawigować do danej pozycji, ale też zadanie naukowe. Pobrać próbkę, zachować ją, przewieźć, poddać jakiejś wstępnej ocenie. To wszystko jest fascynujące, bo podejść na przykład do tematu pobierania próbek jest milion. To może być milion pomysłów, w różny sposób to można robić. To zresztą misje, prawdziwe misje pokazywały. No my tutaj podglądamy, co tak naprawdę tym studentom strzeliło do głowy i czasem są to bardzo ciekawe rozwiązania.